Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Circle Empires w ramach naszego nowego cyklu zatytułowanego Indycza Miłość. Jak wiecie, gry indie kocham, szanuję, uwielbiam, ubóstwiam, całuję i wszystkie dowolne pozytywne przymiotniki, epitety i dowolne środki stylistyczne wstawcie tam sobie jakie chcecie. Kocham, kocham indyki i jakby zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób mogłaby wyglądać taka seria, gdzie pokazywałbym jakieś gierki, bo od czasu do czasu mam ochotę nagrać coś, co jest nawet prostą gierką, ale jest indykiem, który ma fajne szanse, żeby się przebić, po to, żeby być może w jakiś sposób wspomóc twórców. Tak jak na przykład 60 Seconds mega pięknie wystrzeliło po YouTubie i z tego, co rozmawiałem później z gościem, który tę grę tworzył, fajnie to się przełożyło na rozpoznawalność, na jakieś wyniki sprzedaży, to jest fajne. Pomyślałem właśnie więc nad cyklem, który zatytułowałem sobie Indycza Miłość i będą to najczęściej pojedyncze odcinki z gier indie, które sam znajdę, bądź które wy zaproponujecie, więc jeżeli macie jakąś grę indie, którą chcielibyście, żebym ograł, i tutaj przypomnę, Gothic 2 oraz GTA San Andreas to nie są gry indie, jeżeli macie jakiegoś indyka, którego chcielibyście, żebym ograł, dawajcie znać. Zawsze będę te gierki linkował, żeby w jakiś sposób móc was przekierować na stronę twórców, żebyście mogli sobie ją zobaczyć. I tyle. Dzisiaj zagramy sobie w Circle Empires. Jest to bardzo mała gierka, na którą natrafiłem podczas przeglądania YouTube'a. Gdzieś mi wyskoczyło, że ktoś nagrał z tego gameplay. I co się okazało, moim zdaniem ma ona dosyć fajny potencjał, jeżeli kiedyś gość zrobi ją na multiplayer. Update'y wchodzą co kilka dni. Ostatni przed 18 godzin temu, od momentu kiedy to nagrywam. Także gość pracuje nad nią, gierka jest rozwijana i moim zdaniem nie może mieć fajny potencjał do bycia przyjemną, prostą strategią na multiplayer. No ja tam parę gierek sobie rozegrałem i mówię, hej, fajny, nagrałbym. To mamy kilka poziomów trudności, my na potrzeby tego materiału zagramy sobie na normalu, żeby to nie było zbyt długie. Mamy też kilka rozmiarów mapy, zagramy sobie na XSC, też żeby to nie było za długie. I powiedzmy, że naszym celem będzie pokonanie bossa. Mamy dwa cele zwycięstwa, możemy albo pokonać bossa, który jest na mapie, albo full conquest, czyli musimy podbić wszystkie pola, które na mapie się znajdują. Rozpoczniemy grę. I co nam się rzuca? Rzuca nam się w oczy przede wszystkim prościutka, ładna, przejrzysta grafika. W lewym górnym rogu mamy nasze zasoby oraz możliwe budynki do postawienia. W lewym dolnym rogu informacje na temat tego, co jest zaznaczone. I teraz cały świat gry podzielony jest na takie kółeczka. W przypadku mapy XS jest to 3x3, później mamy SK 4x4, MK 5x5 i tak dalej, i tak dalej. Mapa rośnie. Poziom trudności definiuje, jak mocne są tutaj w tym momencie, na przykład na tym kółku mamy potwory, na tym kółku mamy jakieś małe królestwo, jak mocne one są. Dobra, dwóch naszych pierwszych pracowników wyślimy przede wszystkim do zbierania jedzenia, ale potrzebujemy zbudować storehouse w ogóle pierwszy, żeby móc tu znosić te surowce i możemy od razu trochę rzeczy budować. Tutaj na początku przede wszystkim są to pracownicy i farmy do zbierania jedzenia, żeby następnie móc budować jakieś pierwsze jednostki do ataku. Zadaniem naszym jest, dobra, na początek sobie w ogóle workersów trzech dotrudnijmy, żeby oni tu zbierali. Zadaniem jest pokonanie bossa. Najprawdopodobniej będzie on po przeciwnej stronie, w lewym dolnym rogu. A czemu ja nie mam myszy? A jeżeli dacie mi sekundę, to poprawię to, żeby mysz mieć do pokazywania wam różnych rzeczy. Już jest. W lewym dolnym rogu tutaj najprawdopodobniej będzie królestwo z bossem i będziemy musieli je pokonać. Całość jest jeszcze w fazie wczesnej prealfy, natomiast już gra się w to bardzo przyjemnie, bo jakby bardzo lubię ten rodzaj strategii, które są prostymi strategiami, które są, nie mają wielu skomplikowanych mechanizmów, a raczej kilka prostych, fajnych założeń, które gra w interesujący sposób może rozbudowywać. Nie inaczej jest tutaj, mamy dwa surowce, trzy właściwie, mamy drewno i jedzenie, a także złoto, które jest surowcem troszkę bardziej ekskluzywnym, nazwijmy to. Mamy kilka różnych pól, które możemy podbijać, mamy kilka rodzajów jednostek dosłownie i cel do zrobienia. Co jeszcze tutaj na pewno jest do dodania, to dużo, dużo jest na pewno pracy nad sztuczną inteligencją przeciwnika. Ponoć w tym patchu zostało to już mocno dosyć naprawione. Dobra, moment, zanim tak, to ja sobie zrobię kilku podstawowych tutaj guardów ze czterech powiedzmy i pójdziemy sobie, może jeszcze z dwóch łuczników, żeby strat nie mieć zbytnio, i pójdziemy sobie tutaj na ten dolne kółeczko, żeby je sobie podbić. Widzicie, tu jest chorągiewka przeciwnika i już za chwileczkę będzie nasza. Pilnujemy, żeby nam na pewno do łuczników nie doszedł. I zobaczcie, przechodząc na to pole, automatycznie odkrywamy nowe
i już widzimy, że boss jest tutaj. Tylko tu jest królestwo dosyć rozrośnięte, 980 ma siły. To są natomiast bandyci broniący złota, którzy mają siły 80. Jak jest mój największy zarzut do tej gry, co będę też pewnie na przetwórcy jakoś tam, żeby popracował, że no właśnie brakuje tutaj jeszcze momentami tej sztucznej inteligencji przeciwnika. Dobra, tej czterech zbierajcie jedzonko, was wysyłam tutaj. Brakuje sztucznej inteligencji przeciwnika bądź gier multiplayer, bo w zależności od poziomu trudności napotykamy... Oj, dobra, moment, jednak się wycofam chyba, bo wydaje mi się, że są nieco silniejsi. Zresztą mi się wydaje, chyba, że ten łucznik by tu do nas przyjechał. Przyjechał, dzień dobry. No to my sobie go w takim razie załatwimy, skoro tutaj wyszedł do nas, tak nieopatrznie. Dobrze, załatwiamy go, załatwiamy go. Bo ile całość założeń mi się bardzo tutaj mocno podoba, czyli podział na kółka, proste tereny, każdy teren ma określony rodzaj surowców, bo jest to jakby stylistyka moim zdaniem bardzo, ale to bardzo mocno kojarząca się z grami planszowymi. A gry planszowe to jest jakby drugi gatunek, który bardzo lubię. Zobaczcie, potwory stąd wyemigrowały, poszły zaatakować chyba tutaj i połączyły się w jedną grupę. To jest okej, bo zajmujemy se las, tu mamy grzyba do podniesienia, z którego mogą nam wypaść surowce. I wypadło nam złoto, tu mamy jeszcze skrzynkę do rozwalenia. Dobra, tu sobie zbieramy kolejne surowce. Mamy sporo drewna i jedzenia. Postawimy sobie jeszcze kilku pracowników i zbudujemy po dwie farmy. Jak widzicie, surowce odnawiają się delikatnie z czasem, ale też potrafią się wyczerpać. O, proszę bardzo, tutaj mamy kolejnego mushroomsa. O nie, zginął mi ktoś. A czy ja coś dostałem? Nie. Halo, co się stało? Zabiło mi żołnierzy. Dziwnie. No dobra, mniejsza. Chodźmy tu w takim razie. No dobra, ale tutaj jeszcze nie podbijemy tego kingdoma. Nie ma szans na to. Natomiast moglibyśmy tu zacząć wydobycie złota. Fajne. Czy my chcemy skupić się na złocie? Nie. Chcemy tu jeszcze wydobyć trochę drewna. Tu zaczniemy teraz wydobywać dopiero złoto. I tak, właśnie, brakuje tu jakiejś bardzo mocno rozwiniętej sztucznej inteligencji jeszcze, bo przeciwnik zaczyna na jakimś poziomie i potrafi do tego poziomu się odbudowywać. I to jest to, nie potrafi on natomiast budować się od zera, ewentualnie mógłby tu bardzo pomóc tryb multiplayer, bo gierka ma założenia przesympatyczne, naprawdę, na takie szybkie rundki ze znajomymi są to założenia przesympatyczne. Po prostu jest prosta rozbudowa, zajmowanie, ekspansja, obrona tych ziem, bo możemy tu budować mury, mamy tu jakieś wieżyczki, jak potem upgrade'ują nam się chłopi, to możemy sprawiać, że oni mogą przenosić jakieś rzeczy, czyli możemy podbijać jakieś kółko, na przykład wywozić taczkami natychmiast rzeczy na boczne pole i tutaj jakoś się zabezpieczać, obunkrowywać, mamy różne rodzaje tych jednostek, które działają troszkę na zasadzie papier, kamień, nożyce. Więc naprawdę pole do zbudowania czegoś przesympatycznego i trochę innowacyjnego z tymi tutaj kółeczkami jest naprawdę duże pole do popisu dla twórców. Ta gra moim zdaniem to jest naprawdę bardzo duże pole do popisu. Atak, gdzie idzie atak? O nie, nadchodzi duch z krainy potworów. A co on tu ma? Ma tu jakiegoś magicznego orba, nie wiem co to jest. Dobra, zbuduję trochę guardu, bo mam trochę jedzenia zaoszczędzonego. Też workersów dobuduję. I mam trochę złota, więc mógłbym rycerza zrobić, a to zrobimy sobie rycerza w takim razie. Rycerz kosztuje złoto. Dobra, oj, ten duszek tu jest wytrzymały. Ale dobra, my dobudowaliśmy teraz dużo jednostek, więc go zabijemy i level up, to już znacznie dostał, dobra. Ale widzicie, tutaj potwory se... Aha, tu już nie ma, dobra. To jest jakiś chujowy taki kingdom. A, dobra, już trochę strength, to dodawał nie za dużo. To jest skrzynka przede wszystkim. Ze skrzynki mamy, dobra, training dummy, którego sobie możemy rozwalić ten cel i jakieś tam level upki dostać. Spoko i pójdziemy sobie na to królestwo, bo ono jest słabsze od nas, rozwalimy je. Tu w międzyczasie nam się zbierają surowce. Dwie farmy. 5 workersów, żeby zbierać szybciej złoto. I co? I tutaj może axe throwerów, bo oni kosztują 300 drewna, 50 jedzenia tylko. Zbudujemy sobie ich kilku i będziemy tutaj pomalutku ruszać, dobra. Postrzelamy trochę i się powycofujemy, bo tutaj nasza wieżyczka nam pomoże w strzelaniu. Te jednostki wroga dają się dosyć łatwo bajtować na nasze terytorium. Możemy je tutaj dosyć skutecznie i szybko wybić, żeby następnie przejść dopiero na jego pole. No i tam oczywiście jakoś próbuje odbudowywać, ale zajmuje mu to chwilę czasu zawsze. Więc my możemy tutaj tymi jego jednostkami się dosyć sprawnie zająć. A nie, on się nie, nie odbudowuje się aż tak bardzo, bardzo szybko, jak mi się wydawało. Dobra, okej. Żeby przejąć pole, najważniejsze jest zniszczenie tych tutaj struktur, które produkują wojska, bo inaczej wróg jakby zawsze będzie produkował tyle wojska, że nie przejemy tego, tak? To tego nie da się przejeść po prostu.
Więc jakby priorytetem naszym zawsze, ale to zawsze jest zniszczenie tych budynków, które produkują mu wojska. I dopiero wtedy powinniśmy tutaj sprawniej zająć się czyszczeniem. Warto te jednostki mu na początku wyciągnąć właśnie po to, żeby było nam troszkę prościej przebić się potem do tych budynków. Zobaczcie, tutaj bandyci zaatakowali to królestwo na dodatek, więc całkiem sympatycznie, jeśli mam być szczery. Ci siedzą w miejscu i się kampią. Dobra, bandyci stamtąd wyszli, znaczy nie, to znaczy, że my nie mamy jednostek na tym środkowym kuku. Ale skoro są tu bandyci, to ja bardzo chętnie też się dołączę. Oni tutaj najtami wyszli, zobaczcie. Naprawdę mają spore wojska, więc my też tutaj wejdziemy zaraz czymś sprawnym. Niech będzie knight kilku gardów, którzy wchodzą do walki kolejnej. Dobra, tu was rozwalamy, rozwalamy, przejmujemy to pole i nie powinno być większego problemu. Bingo, dobra, i to pole należy do nas. I co, są bandyci na sile 575, to póki wy jesteście niepoodnawiani, to ja tutaj wchodzę. Dzień dobry, przejmuję ten teren, pozwolę sobie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, rozwaliliśmy mur i teraz jak najszybciej rozwalmy budynki. Jak najszybciej rozwalmy te budynki, bo mamy dosyć sporo siły. W związku z tym powinniśmy dać radę to zrobić. I jak tylko rozwalimy budynki, mamy wystarczająco dużo siły, żeby pozabijać tutaj tych wszystkich przeciwników. Pozabijam, jestem do tego zdolny, bo jestem świeży i jestem do tego zdolny. Dobra, tutaj trzaskajcie Axtrałerzy, wy tutaj się rozchodzicie. Po tym idzie to bardzo fenomenalnie. Dobra, tak, tutaj sobie workersów do drewna dajemy, nie ukrywam. Puśćmy sobie kilka farm. Unless it's a farm. I pięknie. Dobra, kolejne kółko jest nasze. Tutaj mamy na środku jeszcze jakieś potwory. O sile 200. Te zamki tutaj uśpione działają w ten sposób. Przede wszystkim mamy złoto i mamy jedzenie. Te zamki uśpione działają w ten sposób, że kiedy je ruszymy i zaczniemy je bić, to one dopiero wtedy zaczną produkować potwory. Interesująca mechanika, to jest dodane w tym patchu. Jeszcze tego nie widziałem wcześniej, nie? Zobaczymy, jak to działa. No i faktycznie tak jest, zaczynają się tutaj produkować potworki jakieś. No ale to my w takim razie, zanim cokolwiek zrobimy, musimy obydwa te zamki zniszczyć. Następnie wybijemy sobie potwory, które chyba nie są jakoś turbo silne, i będziemy pomału zabierać się do zbierania armii na to królestwo, na zabicie bossa. To jest oczywiście, pamiętajcie, na poziomie trudności tam easy czy normal, jakiś tam jeden z najprostszych. Plus, o, tu mamy sporo złota, ale chyba nie będziemy mieli czasu, żeby go wydobyć, bo postawimy tutaj po prostu jednostki. I to jest też bardzo mała mapa. Jestem przekonany, że naprawdę jakaś duża mapa i zagranie tutaj na czterech graczy, dodanie kilku fajnych mechanik jeszcze, wow, to może być coś zajebistego. Dlatego zależy mi, żeby ta gra dostała troszkę jakiegoś tam rozgłosu, wyświetleń czy czegoś takiego. Czuję w tym potencjał, tak? Jakby... Też w dzisiejszych czasach jest tak, że twórcy często dostają pieniądze za promowanie czegoś, a potem pierdolą, że to wcale nie jest tak. To jakby chciałbym, żebyście mieli świadomość. To jest jakaś gra indie od jakiegoś gościa, którego nawet nie znam. Natomiast spodobała mi się. I w związku z tym bardzo, bardzo chciałbym, żebyście to zobaczyli. Dobra, mamy siły 2300 tak naprawdę, więc możemy wbić tutaj. I on ma siłę teoretycznie 980, ale najważniejsze jest to, że musimy zabić to miejsce, bo to miejsce jest oznaczone jako boss i przy aktualnej sile nie powinno być to aktualnie żadnym problemem. Wchodzimy. Jeb, dzień dobry, inkwizycja, skurwysynu. Przyjmijcie naszą wiarę. Dziękuję, dobranoc. Okej, boss pływa w sekundę i bum. Wygraliśmy dzięki temu, mamy krótkie podsumowanie, normal, ilość odkrytych kółek, ilość leveli, coś tam możemy iść od razu na świat prostszy, na świat prostszy lub trudniejszy, ale to mija się z celem. Krótka prezentacja, słuchajcie, i start naszego nowego cyklu zatytułowanego Indycza Miłość. Dawajcie propozycje kolejnych gier, które chcielibyście zobaczyć w ramach tego cyklu, a ja postaram się, żeby on się w miarę regularnie pojawiał, bo to jest prosty gameplay, więc tutaj też dużo nie trzeba. Dla mnie to będzie fajne poodkrywać sobie jakieś gry, które polecicie, a od czasu do czasu w ramach jednoodcinkowej przygody zaprezentować coś wam. Dzięki za uwagę, to było Circle Empires w ramach serii Indycza Miłość. Trzymajcie się, cześć!